Cześć, dzisiaj czas na kolejny odcinek z serii Kupiłam używam, co o tym myślę. I dzisiaj, jak widzicie, w takiej świątecznej scenerii, z tego względu, że mamy święta i mam nadzieję, że przyjemnie Wam się je spędza i możecie sobie chwilę odpocząć. I tak, przechodzimy od razu do rzeczy i może zacznę od kosmetyków, a na koniec będą jeszcze dwa produkty do włosów. Pielęgnacji w tym od... A nie, przepraszam, może... Można zahaczyć o pielęgnację, jeden produkt. Do końca nie wiem właśnie, jak go określić. Jest to baza z Too Faced Hangover. Do końca nie wiem, jak określić ten produkt, ponieważ jest to jakby baza pod makijaż, ale z drugiej strony bardziej bym określiła to jako krem pod makijaż. Jest bez silikonu i jest ważny ten produkt tylko przez 6 miesięcy, a kosztuje coś koło 120 zł. Naprawdę to nie jest tani produkt. Ale byłam bardzo ciekawa, bo wiele zagranicznych youtuberek polecało. I sama do końca nie wiem, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o właściwości tego produktu, to faktycznie gdy nałożymy ten produkt na twarz, to wtedy podkład bardzo ładnie się rozprowadza, tak się jakby łatwiej przykleja do twarzy. Nie zauważyłam, żeby ta baza przedłużała trwałość podkładu, ale faktycznie ten podkład ładnie wygląda na twarzy. Według mnie ta baza ma właśnie takie właściwości kremu do twarzy, ale z drugiej strony chyba nie chciałabym zastąpić tą bazą kremu takiego normalnego, pielęgnacyjnego, ponieważ myślę, że jednak krem lepiej nawilża niż ta baza. Myślę, że to jest fajna baza pod makijaż, gdy wychodzimy na jakieś większe wyjścia, na przykład do kufra wizażysty, do nałożenia na twarz dla cery mieszanej, zarówno zresztą mieszanej, tłustej, jak i suchej. I ta baza nie jest taką bazą typową, czyli nie jest silikonowa, nie wygładza porów, tylko jest takim właśnie jakby kremem pod makijaż. Jedynie, tak jak wcześniej wspomniałam, lepiej przykleja się do tego podkład, ale tak naprawdę to wszystko. I za cenę 120 zł, mając termin ważności 6 miesięcy, raczej na pewno nie kupię go ponownie. Ale jest to całkiem fajny produkt, na przykład do kufra wizerzysty, bo to jest taki krem, który bardzo szybko się wchłania. Gdy nie mamy czasu czekać, aż to się wchłonie wszystko, a przy tym właśnie fajnie przyklei podkład do twarzy, to naprawdę fajnie. Następna rzecz to podkłady. I najpierw zacznę od mieszanki, którą ostatnio zaczęłam używać i bardzo mi się spodobała. Podkład Smashbox mam już od jakiegoś czasu, ale nie używałam go z tego względu, że jest dla mnie za ciemny i trochę zbyt pomarańczowy. Tutaj mam Clarence Extra Firming Foundation, to jest podkład rozświetlający, o nim kiedyś mówiłam w ulubieńcach i bardzo lubię ten podkład, ale też nie zawsze on ładnie wygląda na mojej cerze. Czasem jest, moja skóra ma jakiś gorszy dzień i ten podkład nie wygląda aż tak dobrze, jak bym tego chciała. I to jest odcień 105, taki dosyć jasny i on czasem na twarzy wygląda biało. Tym bardziej, jeżeli macie cerę z żółtymi tonami, no trochę nie bardzo to wygląda. Dlatego gdy pomieszam te dwa podkłady, daje to naprawdę piękny efekt, ponieważ Smashbox Studio Fix, Studio Skin, przepraszam, daje trochę jeszcze większą trwałość, chociaż ten podkład mimo wszystko i tak jest dosyć trwały, jak na podkład rozświetlający, ale ten daje jeszcze lepszą trwałość i to rozświetlenie jest z tego podkładu rozświetlającego, ale też nie jest zbyt intensywne. Dla cery mieszanej myślę, że jest to fajne połączenie. W ogóle bardzo chętnie bym przetestowała ten Smashbox, ale w jaśniejszym odcieniu i trochę bardziej żółtym. Jeżeli znacie jakieś fajne odcienie z tego Smashbox Studio Skin, to napiszcie mi proszę w komentarzu. Ale dla mnie to połączenie ostatnio bardzo fajnie się sprawdza. Dzisiaj również mam na twarzy właśnie tę mieszankę. Przejdziemy dalej. Następny podkład. Podkład, który ostatnio, o Jezu, wielbię, po prostu uwielbiam. Jest to Urban Decay All Nighter i ja mam w odcieniu 1.0, czyli drugi od najjaśniejszego. Jest to przecudowny podkład, po prostu do filmów, do zdjęć. On po prostu robi Photoshopa na twarzy. To jest niesamowite, on ma mocne krycie, cudownie się utrzymuje. Tylko czasami, tak jak wspominałam w tym teście tego podkładu, co Wam tutaj podlinkuję ten test, jeżeli nie widziałyście. Gdy na przykład dotkniemy sobie twarzy, nie wiem, wilgotną dłonią, palcem, to po prostu ta kropka taka zostanie, podkład się odklei i tutaj nic nie możemy ruszyć, bo reszta tego podkładu, gdzie mam wokół,
ona po prostu nie drgnie. Nie można jej, wiecie, wysmużyć, bo czasami podkłady, które nie są takimi właśnie mocno wodoodpornymi, takimi długotrwałymi, można sobie spokojnie tutaj, wiecie, przemieścić ten podkład w ciągu dnia i zakryć to, co nam się odlepiło, powiedzmy, a w tym przypadku tak nie ma. Jednak ja naprawdę uwielbiam ten podkład i odcień jest przepiękny, ponieważ jest bardzo jasny, pięknie stapia się z moją skórą i ja Wam serdecznie, serdecznie polecam. To jest rewelacja. Jeżeli szukacie mocnego krycia i chcecie, żeby pięknie wyglądał na filmie czy na zdjęciach, według mnie jest to rewelacyjny podkład do kufra wizażysty, który głównie maluje do sesji zdjęciowych, ponieważ na zdjęciach to po prostu cera wygląda no po prostu przegenialnie. No inaczej tego ci nie da określić. To jest po prostu... Ja nie wiem, co on robi, ten podkład, że ta twarz tak wygląda genialnie, ale naprawdę robi cuda. Dalej przejdziemy może do oczu. Jakiś czas temu wyszła paleta cieni Glambox, edycja pierwsza. I powiem Wam, że naprawdę bardzo lubię te cienie. Pigmentacja jest super. W ogóle bardzo lubię to pudełeczko. Świetnie zrobione, bo ja widzę później w środku, co tutaj mam i wiem, po co sięgam. Mamy zarówno cienie takie metaliczne, duochrom, matowe. Pięknie się rozcierają, super się z nimi pracuje, pigmentacja jest rewelacyjna. Naprawdę, naprawdę cudeńko. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobra paleta i serdecznie Wam ją polecam. Robiłam zresztą makijaż tą paletą, ty macie link. I naprawdę bardzo przyjemnie mi się nagrywało ten film, ponieważ przyjemnie się po prostu pracuje tymi cieniami. Jeśli myślałyście o tych cieniach, czy warto? Tak, warto. Wrócę jeszcze do twarzy od razu. I mam tutaj puder, który ostatnio bardzo często używam, który mam już od dosyć dawna, ale na początku jakoś tak bardzo fajnie mi się nie sprawdzał. Jakoś nie do końca byłam do niego przekonana. Natomiast ostatnio, gdy zaczęłam używać właśnie innych podkładów, to sięgnęłam po ten puder i też myślę, że moja cera nie jest już tak bardzo przetłuszczająca się. Ona się lekko świeci w ciągu dnia, ale nie aż tak mocno i dlatego bardzo się polubiłam z pudrem Bicor. Jest to Compact Powder, ja mam w odcieniu 1, czyli najjaśniejszym. I on ma przepiękny taki jeszcze żółty ton, więc jeżeli jakiś podkład jest lekko pomarańczowy, czy może jest właśnie zbyt biały, tak jak było w przypadku tego Smashboxa i Clarence'a, to ten puder neutralizuje to. Ma bardzo przyjemny zapach, pięknie również wygląda na twarzy. Ten puder również delikatnie wygładza tę skórę, dzięki czemu wygląda twarz bardzo, bardzo ładnie. Można z tym pudrem jednak przesadzić w okolicach pod oczami, bo gdy nałożymy tego pudru za dużo, to wtedy widać taką suchą skórę. To, no wiecie, to nieładnie wygląda, ale w niewielkich ilościach pod oczy sprawdza się również świetnie. Okej, teraz przechodzę ponownie do oczu i teraz powiem Wam o tuszu, który ostatnio też często używam. W ogóle to jest prawie jak ulubieńcy, tak wychodzi na to. Rzeczywiście, dużo mam takich fajnych produktów dzisiaj do pokazania, więc się bardzo z tego powodu cieszę, że udało mi się ostatnio fajne perełki zdobyć. Mam tutaj tusz z L'Oreal. Jest to Volume in Lashes Fatal. Ja tego tuszu używam praktycznie non-stop, codziennie, ponieważ ma fajną szczoteczkę. Chociaż szczerze mówiąc, myślałam, że nie spodoba mi się ta szczoteczka, jednak bardzo fajnie podkreśla rzęsy, ładnie je rozdziela, wydłuża, pogrubia. Ten tusz jest o tyle fajny, że łatwiej go zmyć niż Sol Couture. A jak wiecie, ja Sol Couture po prostu uwielbiam, jest genialny i po prostu każdemu polecam, ale ciężko go zmyć, dosyć ciężko, troszkę dłużej niż normalny tusz. A ten tusz właśnie można zmyć troszkę szybciej, pięknie wygląda na oczach i jedyny minus, jaki widzę, to zaczyna już mi się trochę kruszyć, a nie mam go aż tak długo, więc jest fajny, ma świetną konsystencję, nie jest zbyt mokry ani zbyt suchy, ale zaczyna się już trochę kruszyć. W ciągu dnia delikatnie widać jakieś czarne kropeczki, kilka takich czarnych kropeczek, ale są. Ale sądzę, że kupię ponownie ten tusz, bo naprawdę świetnie mi się sprawdza. Przejdziemy dalej. Teraz mamy kredkę do oczu. Jest to cielista kredka z NYX Wonder Pencil. Ja mam w odcieniu... W jakim odcieniu? Light. Ja mam tę kredkę również dzisiaj na linii wodnej oka. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo jestem dosyć daleko od kamery, ale bardzo lubię tę kredkę. Zresztą, o, nagrywałam, używałam tej kredki ostatnio w makijażu świątecznym, także Wam tutaj również podlinkuję. To możecie zobaczyć, jaki ma pigment ta kredka i jak ona wygląda na linii wodnej oka. Mi się bardzo podoba, ponieważ ta kredka jest napigmentowana
widać, że rozjaśnia niewodne oka, ale to też nie jest zbyt dramatyczne, zbyt mocno rzucające się w oczy, ale faktycznie działa. Również ta kredka fajnie się sprawdzi, na przykład wewnętrzny kącik oka, gdy chcemy wzmocnić intensywność czy to pigmentu, czy jakiegoś jasnego cienia, bo się fajnie przyklei do tej kredki. Naprawdę fajna, bardzo Wam polecam. Przyjemnie się nią aplikuje, nie podrażnia oczu. Jest miękka, ale też nie za miękka, dzięki czemu długo się utrzymuje na linii wodnej oka. Polecam. I ostatni produkt. Naprawdę, to jest dzisiaj prawie jak ulubieńcy. A nie, jeszcze mam dwa produkty do włosów. Ale również są fajne, więc prawie jak ulubieńcy. Ale że w tym roku nie będzie ulubieńców grudnia, tylko będą już w styczniu dopiero, to dzisiaj mogę trochę tych fajnych produktów Wam przedstawić. I ostatni cień, który dostałam tak naprawdę jako nagrodę w jakimś konkursie z Inglota. W czymś tam brałam udział kiedyś, kilka miesięcy temu. I to jest cień z nowej kolekcji... No wiecie, tej ciepłej, co teraz wyszła. Kurczę, nie pamiętam. To nie jest napisane. Ale myślę, że wiecie, o co chodzi, bo ostatnio wyszła nowa kolekcja cieni z Inglota i dostałam taką próbeczkę cienia i to jest odcień 305. Bardzo ładny, taki głęboki, brązowy cień z ciepłą tonacją. Ten cień rozprowadza się na powiece przegenialnie. Ja jestem w szoku. Faktem jest, że dziewczyny, pamiętam, że mówiły w filmach, że ta konsystencja cieni Inglot się zmieniła. I ja jakoś nie miałam akurat okazji, nie miałam czasu, żeby sprawdzić tego. Po prostu nie miałam kiedyś do Inglota i pomacać sobie tych cieni. Ale rzeczywiście bardzo przyjemnie się korzysta z tych cieni. Z tego cienia właściwie mam jeden. Ma niesamowitą pigmentację, zobaczcie. Takie masełko, takie naprawdę przyjemne masełko. I można budować intensywność. Wcześniejsze maty z Inglota były dla mnie zbyt suche. Nie aż tak super napigmentowane, jakbym tego chciała. A ten naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, bardzo mnie zaskoczyło. To jak ten cień się rozprowadza i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry cień. I to chyba, aha, włosy. Jeżeli chodzi o włosy, to pierwszy produkt, o którym chcę wspomnieć, to jest Batiste. Myślę, że wszyscy znają ten produkt, jest to suchy szampon, ale to jest suchy szampon dla brązowych włosów. I czym on się różni, bo może niektórzy nie wiedzą. Myślę, że jeżeli macie brązowe włosy, to ten suchy szampon sprawdzi się lepiej niż te białe, ponieważ on właśnie nie sprawia, że mamy ten biały nalot na włosach, tylko on barwi na brązowo. Zaraz Wam zademonstruję. Na dłoni może. Sobie spryskam i Wam pokażę. O, widzicie? Nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że to jest taki... O, może dosyć... Trochę mocniej to... O, teraz na pewno widzicie. Trochę mocniej to spryskałam. I to jest taki właśnie szary, brązowy odcień, który bardzo fajnie stapia się z brązowym kolorem włosów, dzięki czemu, wiecie, po prostu tego nie widać. I ja w ogóle uwielbiam te suche szampony Batista, ponieważ faktycznie odświeżają tę fryzurę, gdy nie mam czasu myć włosów, a po prostu muszę wyjść, a nie było to jednak w planie wcześniej, to spryskuję sobie właśnie tym Batistem i jest genialnie. Może nie utrzymuje się ta świeżość włosów po tym spryskaniu cały dzień, ale na kilka godzin na szybko wystarczy. I ostatni produkt do włosów to Schwarzkopf Got To Be Powderful Volumizing Styling Powder. I to jest puder, który ma dodawać naszym włosom objętości i ja go bardzo lubię używać. Nie używam go na co dzień, ponieważ ja nie lubię, jak są włosy takie oblepione i nie lubię, gdy coś jest na moich włosach. Takie obciążenie, bo mam wrażenie, że moje włosy są po prostu brudne. Ale używam tego pudru, gdy moje włosy są bardzo klapnięte, a chcę je unieść od nasady albo na jakieś większe wyjścia właśnie. Ta objętość utrzymuje się na włosach. Można również tym proszkiem sypnąć sobie na całą długość włosów, dzięki czemu później mogą fryzury fajniej wychodzić, ponieważ te włosy będą takie właśnie oblepione, grubsze, jeśli macie cienkie włosy. Jeśli macie taki sam problem jak ja, czyli oklapnięte włosy, takie wiecie, ciężkie, nie z tych włosów zbyt dużo, to naprawdę polecam sprawdzić. Napiszcie proszę w komentarzu, czy miałyście któryś z tych produktów i co nie myślicie, jestem ciekawa Waszych opinii. Jeżeli na przykład powiecie mi o podkładzie, to napiszcie, jaką macie cerę, żebym też miała taki fajny wgląd na to, jak u kogo, jakie produkty się sprawdzają, które może u mnie się sprawdzają, kogoś mogą się nie sprawdzać. To zawsze mnie bardzo ciekawi. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już niedługo. Cześć!